Zadaję pytanie. Czy premier rozprawił się z tymi oprawcami, którzy panu kazali kopać grób? To jest raz. A druga sprawa, Rosja napadła na Ukrainę, a Niemcy napadli na Polskę, zabierając pieniądze. Tak to wygląda. Proszę wszędzie powtarzać. Niemcy napadli na Polskę. Szanowni Państwo, głos taki pełen emocji, ale tak, Niemcy na nas napadły w 1939 roku, obrabowały nasze państwo, zabrały tutaj mnóstwo majątków, zamordowały 6 milionów naszych obywateli. To nie wolno o tym zapominać. To jest oczywiście historia, ale my o tym pamiętamy. Raport o reparacjach niemieckich jest kończony przez zespół pana posła Arkadiusza Mularczyka, któremu za to bardzo serdecznie dziękuję. I trzeba o tym oczywiście pamiętać. Dziękuję za przypomnienie. A co do moich jakichś osobistych przeżyć z lat stanu wojennego, to miałem ich kilka, doświadczyłem takich rzeczywiście dość brutalnych, ale mogę powiedzieć, że miłosiernie wybaczam moim wrogom, bo chciałbym, żeby Polska była jedna, żebyśmy wszyscy razem działali w jednym kierunku. Panie premierze, kiedy proszę bardzo, tam ktoś podnosił rękę. Kiedy otrzymamy środki z KPO? Pytanie jest, kiedy otrzymamy środki z KPO? Myślę, szanowna pani, że z Krajowego Programu Odbudowy przyjdą pierwsze transze albo koniec tego roku, albo początek przyszłego roku. Ale my, co jest ważne, rozpoczęliśmy już projekty z KPO. Chcę też powiedzieć, że tam są takie projekty jak obwodnice, nowe drogi, dodatkowy sprzęt do ponad 200 chyba szpitali, remonty szkół, inwestycje w Polskę cyfrową, czyli właśnie, żeby miejscowości takie jak Henryków, nie wiem, czy tutaj akurat konkretnie jest Henryków na mapie, ale takie jak Henryków, miały inwestycje w nowoczesny sprzęt internetowy. Komputery dla dzieciaków tam są, czyli to jest dobry program i on prędzej czy później przyjdzie. My troszeczkę się ucieramy z naszymi partnerami z Brukseli, proszę się tym nie przejmować, dajemy sobie z nimi radę. Panie premierze, ja reprezentuję tutaj, reprezentuję spółdzielnię mieszkaniową w Henrykowie, 112 członków i mam pytanie takie, póki co opalamy to węglem i pochodnymi, no wiadomo, że będziemy w najbliższej przyszłości musieli zmienić system opalania. Czy państwo przewidujecie jakąś pomoc, wiem, że jakieś regulacje przygotowujecie dla indywidualnych odbiorców, czy dla spółdzielni jakąś pomoc w zakupie opału, żebyśmy mogli nabyć w cenach kopalniach, ewentualnie za pomocą dystrybutorów, tych sprzedawców Polskiej Grupy Górniczej. Dziękuję. Szanowny panie, mówił mi o tym problemie pan poseł Marcin Gwóźdź. Dyskutowaliśmy długo z panem posłem na ten temat i pan poseł zobowiązał się zrobić taką jakby mapę tych spółdzielni, które cały czas właśnie opalają węglem, po prostu z węgla czerpią energię czy cieplną, prawda, czy również wodę ciepłą w kranie. I to jest bardzo ważny problem. Nie obiecuję, że zrobimy taką interwencję jak na rynku osób indywidualnych. Muszę najpierw zobaczyć od pana posła tę analizę, ale na pewno uwzględnimy ten głos. Nie chcę, żeby to była obietnica, że wszystkim wszystko, tylko musi to być wiarygodna obietnica. To, co nas odróżnia od naszych poprzedników, to jest to, że oni mieli puste obietnice, PO zresztą, no dobrze się to jakby skraca, puste obietnice, a my jesteśmy wiarygodni. Proszę państwa, ostatnie dwa pytania, proszę. Panie premierze, to... Gdzie mam popatrzeć? Ja jestem mieszkańcem Ziembic i ja po prostu jako Polak dziękuję temu rządowi za wszystko. Natomiast... Dziękuję. I wszystkim Polakom to chciałbym to słowami Inki. Zachowujemy się tak, jak trzeba. Tak jest. Natomiast jeszcze tylko bym chciał powiedzieć, że w Ziembicach też pański tata był, spotkałem się z panią, która opowiadała, jak musiał, bo się przemieszczał, uciekał przed SBK-ami i była, i ta pani żyje jeszcze. Po prostu posmakował bigos. Jeszcze jak na odjezdnym, to jeszcze poprosił do słoika ten bigos.
To jest podobne do mojego ojca. Ale moje absolutnie wierzę w tę opowieść. A teraz moje pytanie, panie premierze. Jaka jest szansa, że w sądach będą sami prawi ludzie? Czy jest w ogóle szansa? Szansa jest niewielka, ponieważ tutaj niestety nie odnieśliśmy za wielu sukcesów. Walczymy. To jest też pretekst. To jest też pretekst właśnie dla Unii Europejskiej. I właśnie za to nas atakują, że my chcieliśmy naprawić system wymiaru sprawiedliwości. Wiecie państwo, jakiego przykładu używałem w rozmowach z kanclerzem Scholzem, z innymi politykami zachodniej Europy? O Niemczech. Bo Niemcy zrobiły sobie lustrację sędziów po tym, jak NRD zostało wchłonięte przez RFN. Wiecie, że zostawili tylko w niektórych landach 13-15% sędziów, tych, którzy byli wcześniej, a reszta została zlustrowana. A u nas co? Lata PRL-u, komuny. Jadę tutaj do państwa ze spotkania 40-lecia Solidarności Walczącej. Widziałem się z moimi przyjaciółmi, którzy siedzieli w więzieniu, byli brutalnie maltretowani. Sędziowie zasądzali wyroki, a w wolnej Polsce to są wspaniali sędziowie. Droga Brukselo, usłysz takie głosy jak tego pana, który właśnie zapytał o naprawę systemu sprawiedliwości. Niestety dzisiaj jest już wiele, wiele lat od tamtego czasu. Nie wrócimy koła historii do 90-91 roku i możemy tylko tyle zrobić w tych okolicznościach, w których się znajdujemy, ile robimy. Taka jest prawda, ale będziemy się starać kroczek po kroczku naprawiać ten system. Panie premierze, proszę bardzo. Grzegorz Junku do was zdrój. Ja w tych trudnych czasach trochę nietypowe pytanie chciałbym zadać. Jako działacz kultury, organizator jednego z najstarszych festiwali muzycznych w Polsce, który odbywa się na Dolnym Śląsku w Kudowie Zdroju, chciałbym podziękować za ostatnie lata i pomoc w organizacji naszego wydarzenia. Ale chciałbym też zapytać, jakie są perspektywy, jakie plany dla kultury w tym najbliższym, niezbyt optymistycznie wyglądającym okresie. Dziękuję. Nie wiem dokładnie, jakie są plany dotyczące tego festiwalu, czy tej akurat tego obszaru kultury, ale mogę powiedzieć, że zwiększamy środki na kulturę. Nie mamy tam planu cięć środków na kulturę, także zostaną te środki. Prawdopodobnie w przyszłym budżecie zostaną jeszcze powiększone. To mogę dzisiaj obiecać, bo staramy się już kształtować budżet na przyszły rok, tak żeby były tam pieniądze i na węgiel, i na dopłaty do paliwa przez obniżkę VAT, i na dopłaty do nawozów, ale także zwiększone pieniądze na kulturę i na inne działy życia publicznego. Proszę państwa, musimy kończyć. Naprawdę, proszę państwa, musimy kończyć. Pan premier ma jeszcze w Sobótce dzisiaj spotkanie z samorządowcami. Nie możemy się tam spóźnić. Panie premierze, dziękujemy za wizytę. Dziękuję bardzo. W powiecie ząbkowickim. Dziękujemy za spotkanie w Henrykowie. Mateusz! Mateusz!